Serdecznie witam w kolejnym aceranku. Mam nadzieję, że dzisiejszy aceranek wyjaśni pewną, myślę, że ważną i jednocześnie chyba źle rozumianą ciągle kwestię, która dzieli chrześcijan niepotrzebnie zresztą. I oczywiście z uwagi na niedługi czas, który poświęcamy na nasze rozważania poranne, nie poruszymy wszystkich kwestii, ale myślę, że jednak coś zobaczymy, co w temacie, który będziemy omawiali, często nam umyka. No to posłuchajmy, cóż takiego dzisiaj będziemy starali się omówić. Ważnego, bardzo ważnego. Czytamy z 16 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej od wersetu, no powiedzmy, 3. I rzekli do, i tutaj nie ma imienia, ale chodzi o Mojżesza i Arona, rzekli do nich synowie izraelscy: obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba nasyta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Na to rzekł Pan do Mojżesza: oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba i wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Lecz gdy 6. dnia przygotują to, wtedy to, co przyniosą, będzie podwójną ilością tego, co zbierają codziennie. I dalej czytamy od 11 wersu. I rzekł Pan do Mojżesza: usłyszałem szemranie synów izraelskich, powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja Pan jestem Bogiem waszym. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niczym szron na ziemi. Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: co to jest? Bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. I dalej czytamy: oto rozkazał Pan, zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej, a gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. Rzekł Mojżesz do nich: niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce grzało, topniało to. 6. dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po 2 omery na każdego. Wtedy przyszli przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi, a on rzekł do nich: tak powiedział Pan. Jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędne, przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz: zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia 7 jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza: jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w 7 dzień nie opuszcza swego miejsca. Jak widzicie, to są początki sabatu wśród Izraela. Oj, był z tym spory problem. Z
czego on wynikał? O, i z wielu rzeczy wynikał. A mianowicie przede wszystkim z tego, że Izraelici nie znali sabatu. Niektórzy twierdzą, że oni go przestrzegali już wcześniej. Jak widać, nieprawda. Oni się dopiero go uczyli. Dla nich to było niezrozumiałe, że w któryś dzień należy nic nie robić. I kiedy Bóg zabronił im wychodzić, aby cokolwiek zbierać, w tym przypadku mannę oczywiście, no to oni się nie przejęli tym. Wyszli znowu rankiem. No po co? No po to, żeby znowu zebrać mannę. Ale okazało się, że tym razem nie ma manny. A do tego jeszcze dostali potężną reprymendę. Oczywiście od samego Boga, no ale ustami Mojżesza przekazaną. Bóg powiedział, jak długo jeszcze będę czekał, aż zaczniecie przestrzegać moich przykazań. Aż zaczniecie mnie słuchać. Jak długo będę czekał? Ale teraz zwróćcie uwagę, kochani, na coś innego. Bóg zadbał o to, aby ci ludzie w dniu, w którym nie zbierali niczego, mieli co jeść. W związku z czym nie mieli problemu żadnego, aby w tym dniu, dniu sabatu, mieć pożywienie, ponieważ Bóg o to zadbał. Dzień wcześniej Bóg nakazał im zbierać podwójną ilość manny i mogli spokojnie rano, patrząc do naczyń, w których przechowali mannę, tym razem mogli zobaczyć zdrowe ziarna manny. A pamiętajcie, że każdego innego dnia mieli zabronione przechowywanie manny do następnego dnia. A ci, którzy to jednak postanowili robić, to okazywało się, że mieli niestety, ale już oblezioną tą mannę robactwem. Czym w takim razie jest sabat w rozumieniu Boga? Czy sabat rzeczywiście polega na tym, że ludzie mają się skupić na jednym dniu i to jest jakby ukoronowanie tego wszystkiego, czego Bóg od nich oczekuje? Ależ nieprawda. Właśnie ta historia, kiedy Bóg uczy tych ludzi, że to, o co Bogu chodziło tak naprawdę, to o to, żeby Izrael zaczął chodzić w posłuszeństwie dla Niego. Mało tego, Bóg chciał tym ludziom pokazać, że jeśli są Mu posłuszni, to nie muszą się o nic martwić. Bóg za nich, można powiedzieć, się martwi i zabezpiecza ich we wszystko, czego ci ludzie potrzebują do życia i do pobożności. Taka jest istota szabatu. Ci, którzy tego nie rozumieją, próbując szabatu zrobić za wszelką cenę jeden święty dzień. To się zwykle źle kończy, bo kończy się po prostu religią i niczym więcej. Zwyczajną religią i ludzie, którzy ten szabat rzeczywiście dzisiaj przestrzegają, zwykle są bardzo religijnymi ludźmi. I nic z tego nie wynika. Nic. Co my, chrześcijanie, uczymy się z tej historii? Bo znowu patrzymy na tę historię oczami Chrystusa, czy przez pryzmat Chrystusa. Patrzymy na tę historię, pamiętając, że to, co zostało tam zapisane, jest ku naszemu pocieszeniu, zrozumieniu, zbudowaniu. I kiedy tę historię czytamy, to widzimy jak na dłoni, czytamy przez Chrystusa oczywiście, widzimy jak na dłoni przede wszystkim jedną rzecz. Bogu zależy na tym, aby wierzący człowiek był mu posłuszny. To jest największy problem, nie tylko dzisiaj w chrześcijaństwie, to był zawsze największy problem przez 2000 lat trwania Kościoła. Przez te 2000 lat było tak, że chrześcijanie w większości byli Bogu nieposłuszni. I oczywiście kończyło się to wieloma tragediami. Nie czas, żeby o tym mówić. I dzisiaj jest dokładnie tak samo. Dzisiaj, kiedy mówię o naszych czasach, to przede wszystkim myślę o naszym kraju. Niestety ludzie wierzący są nieposłuszni Bogu w wielu kwestiach. Pomijmy dzisiaj szczegóły. Jeżeli ktoś chce poważnie ze mną, ale podkreślam, poważnie porozmawiać, to oczywiście
poważnej rozmowy nigdy dość i chętnie wtedy przedstawię dowody nieposłuszeństwa Kościoła wobec Boga, naszego polskiego Kościoła dzisiaj wobec Boga. Druga rzecz, której Bóg chce nauczyć nas. Bóg chce nas nauczyć chodzenia w całkowitym zaufaniu. Szabat to dosłownym tłumaczeniu odpocznienia. I teraz pomyślcie, Izraelici, którzy by słuchali Boga i którzy by wierzyli, że Bóg im każdego dnia zabezpieczy pożywienie, co było niezwykle istotne na pustyni. To była potrzeba pierwszorzędna, pierwszoplanowa. Czy nie zaczęliby w końcu chodzić w odpocznieniu? Czy nie przestaliby się w końcu martwić? Żaden z nich nie wyszedłby w dniu szabatu z naczyniem znowu zbierać, bo wiedzieliby, że Bóg w tym dniu nie zesłał manny, ale wczoraj zesłał podwójną ilość. Pamiętajcie, że oni 40 lat chodzili po pustyni i cały ten czas Bóg obdarowywał ich manną. Przez 40 lat mogło wyrosnąć pokolenie ludzi, którzy nauczyli się, że Bóg jest wierny i Bóg nigdy nie opuści ich. To pokolenie, które wyszło z Egiptu, niczego się nie nauczyło. Oni wszyscy pomarli na pustyni. Jak było z kolejnym pokoleniem, no to Księga Jozuego to pokazuje. Różnie było. Zresztą po zajęciu części terytorium, które miało do nich należeć, no bardzo szybko się okazało, że ci ludzie no nie mają wiary po prostu. Niczego się nie nauczyli tak naprawdę na pustyni. Drodzy bracia i siostry, jest niezwykle ważną rzeczą, abyśmy nauczyli się chodzić w całkowitym oddaniu Bogu, które wynika z posłuszeństwa. Ludzie, którzy nauczą się słuchać Boga, nauczą się Mu być posłuszni, nigdy się nie zawiodą na Bogu, nigdy się nie zawiodą na Jego obietnicach. Zawsze Bóg dotrzymuje swoich obietnic. To ludzie są niewierni, ale Bóg zawsze pozostaje wierny. On nawet jest wierny tym, których zbawił, a którzy z jakiegoś powodu okazali się być w czymś niewierni. On i tak pozostaje wierny. Mamy niezwykłego Boga. Boga pełnego łaski i przebaczenia. Jeśli więc ktoś z wierzących ludzi koniecznie chce uznawać, że sobota jest dniem wyjątkowo świętym, a dajcie mu spokój, niech sobie uznaje. Ale ten człowiek musi zrozumieć, że Bogu w ogóle nie o to chodziło. Tak, na pustyni, za czasów Starego Przymierza później, rzeczywiście ten jeden dzień miał swoje znaczenie, bo był zapowiedzią duchowego odpocznienia. Ale to nie było celem Boga, żeby ludzi nauczyć chodzenia w religii i czczenia jakiegoś dnia tygodnia. To nigdy nie było Bożym zamiarem. I tutaj ta historia, którą czytaliśmy, wyraźnie to pokazuje. No tylko człowiek, który nie chce zgodzić się z Bożym Słowem, może oponować, może twierdzić, że to zwiedzenie, co mówię i tak dalej. No ale no trudno, no jak ktoś chce, no niech tak mówi. Jego sprawa. Sam siebie okrada z Bożego błogosławieństwa, mówiąc najkrócej. Bądźmy ludźmi wiary i odpocznienia. Bądźmy ludźmi wiary i odpocznienia. Pamiętajmy o tym i nigdy nie dajmy się związać żadną religią, ani sobotnią, ani niedzielną, ani środową, ani jakąkolwiek inną, ponieważ naszym odpocznieniem jest Chrystus. Naszym sabatem jest Chrystus. W Nim i tylko w Nim jesteśmy ludźmi wolnymi, jesteśmy zwycięzcami, w Nim mamy nadzieję, w Nim doświadczamy chwały, w Nim i tylko w Nim żyjemy. Chwała Jezusowi Chrystusowi, chwała naszemu Zbawicielowi, chwała też Jego Ojcu, który w tak cudowny sposób uczy nas wszystkiego, co podstawowe w życiu ludzi wierzących. Amen.